Słuchają państwo czasowego Poranka, dwójki, 11 minut po godzinie ósmej. W studiu jest gość, Tomasz Tędek. Tend dzień dobry, witam. E, dzień dobry. E aktor TR Warszawa, również fotograf na wystawie zatytułowanej Labirynt, prezentowanej w nowej siedzibie TR Warszawa watem M Studio. Tomasz Tyndyk pokazuje swoje zdjęcia, robione często za kulis w przestrzeni niedostępnej dla widza, który, który na ogół znajduje się na widowni. Ekspozycja towarzyszy spektaklowi Grzegorza Jarzyny Gen, którego premiera, o czym już Państwu wspominaliśmy dzisiaj w TR Warszawa. Labirynt. Jak wygląda przejście przez ten labirynt? Jak wygląda ta droga od szarości i smogu do, na, do czerni i magii? Sceny, jak dla pana ona się kształtuje. E, ale droga, konkretnie pan pyta o zdjęcia moje? O zdjęcia, tak. E, co to jest za droga? To jest droga bardzo enigmatyczna, metafizyczna i może nie taka oczywista. Mhm. Zdjęcia są zapisem jakichś moich spostrzeżeń czy odczuć na temat procesu budowania przedstawienia. To znaczy ja sobie założyłem, że zdjęcia wykonuję podczas trwającego spektaklu, czyli wtedy, kiedy ja gram też. Oh. Takie było założenie tego projektu to się udało, chociaż na początku było ciężko, bo cały czas się zastanawiałem, czy będę potrafił połączyć te, te dwa światy ze sobą, to znaczy, czy będę potrafił się skupić na robieniu zdjęć. A to I ciekawe, jakby... bo, bo, bo będąc fotografem, był pan jednocześnie w roli, czy jakby na ten moment wychodził pan z roli i, je, i zupełnie przeskakiwał w, w tę osobowość fotografa? Co no oczywiście, się tak da... że w jakimś, sensie, przełączyć? w jakimś sensie przeskakiwałem, chociaż nie, nie nie było to takie łatwe, ale też właśnie moim założeniem było, była, było zbadanie tego, czy, czy te zdjęcia będą takie same, gdybym fotografował je jako osoba zupełnie z zewnątrz, skupiona mm. tylko i wyłącznie na swoim zadaniu, czy, czy to, że ja też jestem w jakimś procesie, czy to ma jakiś wpływ na... Na te fotografie. Tym się y, interesowałem. I jak pan patrzy teraz na te zdjęcia już z jakiejś perspektywy, to, to jak pan ocenia yy... Yy, efekt tego, tak? tak? Yy, nie wiem. No, yy, to trudno jest mi oceniać to. To raczej pozostawiam widzom. Ja mam jakąś taką swoją własną wewnętrzną ocenę tego, o której yy, nie chciałbym za wiele opowiadać, bo wtedy zabieram też może jakąś możliwość własnej interpretacji. Własnej. Mhm. Ale no było to bardzo ciekawe i takie podniecające. A co sprawiło, że pan chwycił za aparat, że tak powiem, kolokwialnie? Nie, to była jakaś banalna historia. Po prostu zacząłem robić zdjęcia telefonem. Potem jakoś mi się to spodobało. Kupiłem sobie jakiś malutki aparat. Zacząłem fotografować po prostu. Potem stało to się jakąś obsesją moją, drobną. Yy, pojawiły się coraz lepsze sprzęty fotograficzne. No i w końcu moja przyjaciółka, fotografka, zobaczyła moje zdjęcia i zapytała, czy, czy nie chciałbym studiować fotografii, bo jej się podobają, czy, czy nie myślałem o tym. Ja nie myślałem, więc yy, byłem taki bardziej połechtany jej mhm. oceną. I, I wtedy z, ona mnie namówiła, żebym zdawał do szkoły fotograficznej w Czechach, w której ona... W, Studiowała, no wysłałem swoje zdjęcia, dostałem się i zacząłem studiować, i już to tak ruszyło. Mówi Pan o tym tak lekko, ale to jest jednak, no, zupełnie. E, kiedy jest już e, wykonuje jakiś zawód, i to z, z powodzeniem e, nagle takie, e, takie prze, przerzucenie się na zupełnie inną dziedzinę sztuki, znaczy zupełnie inną, na inną dziedzinę sztuki, rozpoczęcie studiów, to jest to jednak jakiś krok. No tak, ale to się stało naprawdę tak, bez, bez specjalnego napięcia i bez jakiegoś takiego parcia mhm. silnego. To jakoś przyszło samo z siebie i sukcesy w tej dziedzinie się pojawiły, co pewnie też da, daje impuls do dalszego rozwoju. Może nie tyle co sukcesy, bo ja już jestem osobą powiedzmy dojrzałą i, 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 i niełatwo mnie łechtać takimi rzeczami jak sukcesy. Ra, ra, raczej samo samorealizacja samo czy jakaś satysfakcja taka osobista, własna mhm. chyba to by popychało mnie do tego, żeby dalej fotografować. Jak zespół, jak koleżanki i koledzy reagowali na Pana w tych, czy na obiektyw, bo nie na Pana może, personalnie, ale na obiektyw i to takie wkroczenie jednak w tę dość, dość intymną sferę, jaką jest, są kulisy? Na początku oczywiście ze znakiem jakimś drobnym zapytania, czy, czy, czy aby na pewno, co ja tam robię, dlaczego, no bo nie wiem. A co nie, to był za miał... tak jeszcze, powiedzmy? Spektak, z którego tym, są fotografie? Tak, 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 tak. Nie, nie, to są różne. Spektakle. To jest bardzo różne spektakle. Mhm. Spektakle, w których gram, no, bo jak mówiłem wcześniej, założyłem sobie, że, że też robię tam te rzecz są Też, podejrzane. tak. Anioły też są tam podejrzane. Nie, nie, oni reagowali na początku raczej tylko z takim zdziwieniem, że w ogóle ja się tym zajmuję. A Ponieważ ja, jak powiedziałem wcześniej, fotografia stała się jak, jak swego rodzaju moją obsesją, jakąś taką pasją bardzo intensywną, yy, więc ja robiłem te zdjęcia yy, bardzo często i bardzo dużo. Yy, w związku z tym koledzy się bardzo szybko przyzwyczaili i zupełnie nie reagowali już na, yy, na to, że ja robię zdjęcia, raczej stało się to jakimś takim yy, zwykłym elementem. To, co się. No, do, 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 przyzwyczajamy się. Yy nie boi się, znaczy, czy nie jest to takie trochę odzieranie teatru z tej właśnie intymności. Nie formułuję tego oczywiście jako zarzut, ale, ale ta przestrzeń rzeczywiście jest bardzo tajemnicza, bardzo osobista, bardzo intymna i też, też dla bardzo niechętnie aktorzy na ile, na ile znam teatr i środowiska aktorskie nie, nie lubią wpuszczać tam y, widza a za sprawą obiektywu ta przestrzeń zostaje No ja się nie musiałem prosić. No ja rozumiem, no tak, ale potem, potem jest widz, który pana okiem wkracza w ten temat Tak, ale ja oczywiście jestem świadomy tego co chciałem przez te zdjęcia pokazać, czyli mm, nie zależało mi na takiej jakiejś taniej yy, sensacji, sensacji yy, czyli pokazania kogoś jak się przebiera albo kogoś w jakiegoś znanego aktora czy aktorkę w jakiejś sytuacji powiedzmy niecodziennej. Nie, nie, ja, ja, ja to, to to był yy, projekt bardzo skupiony na mnie też. Mhm. To znaczy przeze mnie jakby ja filtrowałem te wszystkie sytuacje i one właściwie na zdjęciach są bardzo abstrakcyjne. Yy, nieoczywiste. To, to, nie są, to nie jest taki reportaż za kulis Spektaklu. To raczej jest projekt, który ja zresztą robiłem bardzo długo, bo też szukałem jakiegoś takiego języka, czy formy wypowiedzi, która by mnie zadowoliła. W związku z tym to, to musiało trochę potrwać. Ja robiłem te zdjęcia akurat do tego projektu, bo w ogóle zdjęcia teatralne robiłem chwilę wcześniej, no tak. ale zdjęcia do tego projektu robiłem około dwóch lat, czy dwa i pół może roku. Coś takiego. Mhm. I, i y, to absolutnie nie, nie był projekt. Y, z cyklu ja Wam pokażę to, czego nie widzicie, to, no to, to szokujące, to intymne. Tylko Nie, nie, raczej to, 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 to była jakaś tam forma, którą ja sobie już wymyśliłem w głowie, i, i to była taka bardziej, może, dojrzała wypowiedź. Czyli nie skupiała się ona na takim podglądactwie, tylko na też swego rodzaju, jakiejś kreacji tego świata, czyli tak jak ja go czuję. Te wystawy i będą Państwo mogli, to, te, te relacje. Będą Państwo mogli oglądać w ATM Studio, w nowej siedzibie TR Warszawa. Wystawa towarzyszy premier, spektaklowi Grzegorza Jarzyny. Gen, którego premiera już dzisiaj nie widział pan jeszcze nowej siedziby, nie był mnie zadowolony. Nie, za dom, nie, za, nie jeszcze nie, ale jeszcze. jestem bardzo ciekaw. Właśnie dzisiaj jadę na premierę oglądać kolegów i no, ciekaw jestem, jak to będzie wyglądało. No, nareszcie duża przestrzeń. Powiedzmy, że na chwilę nasza, no zobaczymy jak to. Co będzie dalej? Jak, jak, jaki nastrój zespołu? Tego też nie wiem, ponieważ oni są teraz w próbach, w takim intensywnym mm -hmm. procesie, więc są zu zupełnie, mamy, <śm> nasze relacje są rozluźnione, bo oni są skupieni na, swojej, na swoich zajęciach, ja na swoich, ale no nie wiem, dzi dzisiaj właśnie ten dzień konfrontacji. A pana będziemy mogli oglądać, e, skoro mówimy już o teatrze, w sensie ścisłym, 22 lutego między innymi w spektaklu Holzwege. W reżyserii Katarzyny Kalwat. To wyjątkowy spektakl. Spektakl także po części jakby no, koncert, spektakl muzyczny i, i rola pańska tam yy, znakomita. Yy, jaki, jakie znaczenie ma ten spektakl dla pana i ta rola? Ten spektakl ma dla mnie ogromne znaczenie. Przede wszystkim dlatego, że yy, 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 dzięki spotkaniu z Kasią Kalwat. <kluszyński> które było bardzo wolne i twórcze ogromnie, ja mogłem puścić się w jakiś taki własny świat wyobrażeń na temat bohatera, którego tam kreuję, czyli Sikorskiego, Tomasza kompozytora. Sikorskiego, kompozytora. Czonoristę, minimalisty. I y, właściwie ta postać jest bardzo fascynująca, bardzo skomplikowana i taka nieoczywista. W związku z tym długo y, zajęło nam czas y, znaczy dużo czasu zajęło nam poszukiwanie, y, jakby to błądzenie, on, tytułowe, to błądzenie. Że tak, tak, jaki on właściwie był, i co to znaczy dla aktora odtwarzającego tę postać, jakby. To jest bardzo taki chwiejny spektakl, jeśli chodzi o jego konstrukcję. Chwiejnym w tym sensie, że bardzo płynny. To znaczy, ja czasami jestem Tomaszem Sikorskim, a ja czasami jestem Tomaszem Tyndykiem. To jest takie mm -hmm. płynne. I myślę, że dzięki temu bardzo ciekawe i też bliższe prawdy, bo yy, wydaje mi się, że w ogóle takie autobiograficzne projekty. Zazwyczaj y, y, nie udają się z tego powodu, że y, czy reżyser, czy aktor narzucają sobie takie, takie wyzwanie, żeby tą osobę tak jeden do jeden jakby Oddać. udać, wręcz Oddać. bym powiedział. Mhm. Czyli y, y, jakby bardzo dużo pracy. Oczywiście w niektórych przypadkach to, 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 to jest ciekawe, ale raczej starają się oddać, nie, nie wiem, zachowanie, sposób mówienia, mhm. y, z, jak najbardziej właśnie od tej strony formalnej zbliżyć się od tej postaci. Myśmy czegoś takiego w ogóle nie robili, tym bardziej, że też nie, nie mieliśmy jakichś nagrań to, y, z Tomkiem Sikorskim, żebym ja mógł się tak inspirować nim. Nagrań w sensie wideo, postaci? Wideo, tak, tak, o tym mówię, że, żeby się naoglądać czegoś, czy. Mhm. Także raczej to były wszystkie takie y, skojarzenia, które y, przychodziły do mnie. Poprzez, poprzez moje prywatne mhm. życie. To znaczy, ja sobie wyobrażałem, jakby to ekstremum, które on przeżywał, bo oczywiście jest mi daleko do, 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 do takich stanów, ale jakoś próbowałem to przez siebie filtrować i, i, i przez swoje doświadczenia wyobrażać sobie, co to by mogło być i, 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 i jakie to stany i jaką amplitudę te stany mogą osiąga, mogłyby osiągać w przypadku Tomka. I to jest bardzo ważny też spektakl, bardzo dużo magii też podczas pracy nad tym przedstawieniem się wydarzyło, to znaczy przychodziły do mnie różny, różnymi falami takie pomysły czy, czy myśli na temat Tomka, które potem w jakby w zetknięciu z widownią po już obejrzanym spektaklu, szczególnie z przyjaciółmi czy znajomymi Tomasza Sikorskiego. Mhm. Z dawnych lat nagle się okazywało, że coś, co ja instynktownie y, sobie wymyślałem, y, oni interpretowali jako skąd ja to wiedziałem na przykład, mm -hmm. że on y, przez ileś lat y, marzył o tym, żeby mieć dżinsową koszulę, chodził po Peweksach w Warszawie, szukał tej koszuli. A ja po prostu tą koszulę przywiozłem, w której gram, przywiozłem z domu. Zupełnie mówię, dobrze, no, w czym ja to będę grał? Dobra, więc zobaczę, czy mam w szafie jakieś ubrania, których nie noszę. Patrzę, wisi dżinsowa koszula, mówię, dobra, biorę na próbę, chociaż zobaczę, czy to, czy to jest to. I no, no, mnóstwo takich rzeczy, czyli jakby nie była to jakaś taka wyciśnięta praca. Ona się gdzieś zdarzała w w jakiejś takiej magii, w jakimś takim darze. Od losu, że akurat to wszystko ze sobą współdziałało i że ta moja intuicja była taka zgodna. Z ale tym, przypadek z tym... bardzo często pomaga twórcy, mam wrażenie. No, jest cudowny Trze w ogóle. Trzeba się na niego nie ja tworzyć. Ale ja to bym chciał mieć same takie, takie, takie Przy... przypa przypadki. przypadki. Oczywiście, no bo to jest najpiękniejsze, jeśli właśnie nie wkłada się jakby takiej mozolnej pracy w, w, w budowanie czegoś, jakiejś pracy, która, która bardzo dręczy, nie wiem nie ma się intuicji do tego, ale się, więc trzeba to jakąś taką robotą odnaleźć. Oczywiście, że zdecydowanie takie prace, o których to się dzieje, po prostu gdzieś magicznie, no to to jest chyba najpiękniejsze. No i za sprawą także poszukiwania. Tu mamy labirynt, tutaj mamy błądzenie, więc to poszukiwanie. No może znajdę siebie kiedyś. Staje się jakimś takim motywem spajającym te wydarzenia. Zapraszamy Państwa do TR Warszawa. Dziś premiera spektaklu Gen Grzegorza Jarzyny w ATM Studio, czyli w Nowej Siedzibie. Tam również będzie można oglądać fotografię naszego gościa Tomasza Tyndyka. Zapraszam raz jeszcze. Tomasz Tyndyk był dzisiaj gościem czasowego Poranka Dwójki. Bardzo Ci dziękuję. Ja bardzo dziękuję.